Także u nas i Krystyna Pawłowicz i wszystko będzie, tak. Można dostać taką książkę. Są czasy, w których można mieć to. W komunizmie tego nie było. Nie było książkę, lepiej sobie kupić Biblię, proszę Państwa, nie jakąś tam książkę. Lepiej Biblię sobie kupić. Proszę Państwa, i modlitwa o Ducha Świętego. Modlitwa o Ducha Świętego. Jeszcze raz mówię, ci świadkowie Chrystusa, wierzmowani inaczej, są szczególnie zobowiązani do szerzenia wiary. To hasło Episkopatu Polski dane nam na ten rok duszpasterski, idźcie i głoście, ono powinno być stale, nie tylko jeden rok. Idźcie i głoście, szerzyć wiarę słowem i uczynkiem, ale i bronić wiary także. Wiara zawsze jest atakowana. Chrześcijanie są w świecie zabijani wśród wszystkich ataków na religię jakiekolwiek w świecie. 75% to jest atak na chrześcijaństwo. Również w naszej ojczyźnie, jakkolwiek, nie ma zabijania za wiarę. Jakiegoś mogą być poszczególne przypadki, pojedyncze, moglibyśmy powiedzieć, przypadki. Są takie z nienawiści, zabity kapłan z nienawiści, zabity z nienawiści do wiary. To jednak jest atak na wiarę przez media. Zauważcie Państwo, cały czas, jak nie tam, to tam. Wyśmiany ksiądz, wyśmiane sakramenty. Pamiętam, jak jakaś niby piosenkarka wyśmiewała godzinki do Najświętszej Marii Panny. Takie wyśmiewanie Kościoła, wyśmiewanie naszych obrzędów, sakramentów. Jest to. To jest atak na wiarę. To jest atak na wiarę. Wyśmiać atak na wiarę, tak jak mówiłam. Jest moda na ateizm i atak na wiarę, a będą szukali nie tylko pretekstu, żeby tę wiarę atakować, ale też argumentów będą szukali, zniszczą. Jak to było z tym bierzmowaniem w ekonomii zbawienia i jak jest? Otóż w Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze względu na jego zbawcze posłanie. I kiedy widzimy, Duch Święty wstępuje jak gołębica, nie jako gołębica, tylko jak gołębica wtedy, gdy Pan Jezus jest chrzczony przez Jana. Pan Jezus nie potrzebował pokuty. To był chrzest pokuty w Jordanie. Jan chrzcił. Ale chciałby być podobny we wszystkim do człowieka oprócz grzechu. I przyszedł tam było wielu ludzi szukających Boga, wielu ludzi nawracających się i do nich poszedł ten, który przyniósł nam orędzie o zbawieniu. Sam Zbawiciel tam przyszedł i tam wstępuje na niego Duch Święty jak gołębica, nie jako gołębica, tylko jak gołębica wstępuje. Tak czytamy w Piśmie Świętym i słychać głos z nieba, słychać po głos, ten jest Syn mój umiłowany. Wszyscy myśleli, co się dzieje. Pogoda piękna, tu grzmot jakiś czy coś, a tu głos słychać. Słychać takie słowa. Tak. Zstąpienie Ducha Świętego na Pana Jezusa, gdy święty Jan udzielał mu chrztu, było znakiem, że jest on tym, który ma przyjść, czy miał przyjść, który przychodzi, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Pan Jezus, zauważmy, poczęty został w Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Tylko jeden człowiek brał w tym narodzeniu udział. Nie było tak jak z wszystkimi ludźmi. Maryja daje mu swoje ciało za sprawą Ducha Świętego. I urzeczywistnia Pan Jezus poczęty, tak urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie
w pełnej jedności z Duchem Świętym, którego Ojciec daje mu z niezmierzonej obfitości. Czytamy w Piśmie Świętym w 3 rozdziale świętego Jana. Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu ludowi mesjańskiemu. Tak zapowiadali prorocy. Jesteśmy ludem mesjańskim, ludem Mesjasza. Jesteśmy ludem Chrystusa i Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha Świętego. Nieraz mówił, jeżeli odejdę, ześlę wam Pocieszyciela, on was wszystkiego umocni, on was wszystkiego nauczy. Bo oni jakby nie pojmowali tego wszystkiego. Widzieli, a jeszcze nie pojmowali, jeszcze nie rozumieli. Widzieli te znaki wszystkie, które Pan Jezus czynił, te wszystkie cuda. Od pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej na prośbę Matki Najświętszej, żeby synu wina nie mają, aż do tego cudu wskrzeszenia Łazarza. Oni widzieli to wszystko, a później widzieli Zmartwychwstałego. Ten największy cud. Widzieli te wszystkie cuda, a jednak nie pojmowali. Jednak coś jeszcze brakuje. Tak nieraz jest w naszym życiu. Uczymy się, uczymy i nic nie pojmujemy. Modlimy się o Ducha Świętego i nas olśni. I jakoś tak to jest nasze, to otwiera się nasz umysł, otwiera się nasze serce. Pan Jezus obiecywał nam Ducha Świętego. Spełnił tę swoją obietnicę w dniu Paschy. Przyszedł do apostołów przez zamknięte drzwi. Przychodzi pokój wam. Pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego. I mówi dalej, którym odpuścicie grzechy będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane. Jeszcze dał im te święcenia kapłańskie w wieczerniku, polecił im odprawiać Eucharystię, tak jak on odprawił pierwszy raz, to czyńcie na moją pamiątkę, a teraz mówi, odpuszczajcie grzech, weźmijcie Ducha Świętego. Właśnie. Zaraz po zmartwychwstaniu wchodzi do nich przez zamknięte drzwi i nie jest duchem. Uwielbione ciało to znaczy. Ono jest piękne, lśniące, tak wiemy. Jakiś ten Pan Jezus taki sam pozwala się dotykać. Niejednokrotnie mówi, macie coś do zjedzenia tutaj. Przecież duch nie je. Zobaczcie, i on przychodzi. Radio Koncita, proszę być z nami. Proszę być z nami. Napełnieni Duchem Świętym i tak dalej. Ale proszę być z nami koniecznie. Napełnieni i nienapełnieni. Oj, Pan Jezus i Matka Boska. Radio Koncita, tak FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tok FM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Koncita, proszę z nami być, bo zaraz będzie Obudź się Polska ma. No tu nagrywamy nawet, mamy przecież na co nagrywać. A to ma być 89. Tak, Radio Koncita. I proszę z nami być, tak.
Radio Tok FM to jest Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę z nami, Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Obudź się, Polskoma, niech przepadnie kłamstwa mgła. Obudź się, Polskoma, niech przepadnie kłamstwa mgła. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Rozpoczynając cały czas naszej dzisiejszej medytacji przy pracy, słuchajmy się słowa Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszy: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i je w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: czyżby miał on sam siebie zabić, skoro opowiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. No bo ten świat jest w sensie pejoratywnym. Jezus, jak to mówi, że ich nawet wybrał z tego świata, który ich nienawidzi, właśnie dlatego, że oni nie są z tego świata. Chrześcijanie nie są z tego świata. Z tego diablego świata chrześcijanie nie są. A niby dlaczego mieli być? Radio Conchita. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A on nie pojedzie, że im mówi o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdyby wyszli Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Tak. I że Jezus nie był sam, bo był z Bożym Jezus wie, że czas Jego męki i śmierci jest bliski. Nie chcę, abym zmarnował czas łaski. Zostawiam słowo, które przygotowuje mnie na owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia. Ja odchodzę, a to będziecie mnie szukać. Jezus przygotowuje mnie na swoje obecne. Teraz jest czas zadumy rzeczywiście nad tym wszystkim, abym miał siłę pójść za nim do końca. Jeżeli nie uwierzycie, że ja ludzie powinni myśleć więcej o sprawach duchowych. Kiedy Jana wierzyć oznacza przylgnąć, wejść za żyłą relację z Jezusem. On bierze na siebie grzechy, które uśmiercają moją relację z Nim. Potrzebna jest jednak moja wiara. Wiara w Jego miłość i gotowość na Jego przyjście. Wy jesteście z niskości,
wstaję, jestem z wysoka. No Jezus z nieba przyszedł, to chyba jasne, nie? Abym mógł odczytać moją historię życia. Z perspektywy ukrzyżowanego moja historia jest zbawiona. Potrzebuję jego spojrzenia, abym mógł to zobaczyć. Potrzebuję przyjęcia do jego serca, abym mógł w to uwierzyć. Radio Conchita. No katolicy tutaj zamiast się włóczyć tramwajami, jeździć i zgrzytać i kaszleć i chrumczeć i autobusami stołecznego miasta Warszawy, no i pendolino i itp., to powinni do kościołów teraz się dać zapuścić, zapędzić, żeby o uduchowienie mogli walczyć. A dzisiaj już jest kolejny dzień przed świętami. Tak, dzisiaj już czwarty.